Do 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 do. Ba da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dum da dum 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 dum. Do do. No i kochani, jadę do pracy. Właśnie jestem już w drodze. I jadę z super nastrojem, bo jest przepięknie, jest biało na ziemi. Przynajmniej u nas, nie wiem jak u was, piszcie koniecznie. No i zapraszam was już serdecznie teraz na unboxing super produktów ekologicznych. Ekologicznych i prozdrowotnych. Jestem bardzo zadowolona z tej współpracy i przechodzimy już teraz do studia. Do zobaczenia. Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej w studio. No i zapraszam was już teraz na unboxing, nie mogę się doczekać. Kochani, oczywiście proszę was też o subskrybowanie mojego kanału i polubienie filmiku, jeśli wam się podoba. Kochani, zwróciła się do mnie firma Silk Silky. To jest producent ubrań z jedwabiu, z naturalnego, czystego jedwabiu i to wysokiej jakości. No i firma ta poprosiła mnie o prezentację ich wyrobów. W zamian dostałam kilka produktów, które mogłam sobie wybrać z konkretnej kategorii. Miałam jakiś wybór tam. No i bardzo, bardzo się cieszę, bo wybrałam coś, o czym zawsze marzyłam. To jest takie, wiecie, taka dla mnie trochę nagroda za to wszystko, bo tak naprawdę bilans tego programu na ten moment przynajmniej wychodzi na to, że w sumie jakby nic na razie nie zarabiam. Na tym też nie tracę oczywiście, no ale przede wszystkim mam satysfakcję i mam was, mam to wszystko, wiecie, duchowe dobra. No ale fajnie, bardzo się cieszę, że z okazji teraz przed świętami też dostałam taki mały podarunek, no i podzielę się też z wami częścią tego podarunku, ale w następnym filmie dopiero. Tymczasem kochani, firma ta to Silk Silky i zobaczcie jak to przyszło zapakowane. Oczywiście to było jeszcze w paczce takiej tekturowej. No i jest tutaj taka jakby koperta nadmuchana, żeby chronić produkt. I zaraz zobaczymy, bo to wszystko jest jeszcze zapieczętowane. To jest taka naklejka gdzieś, która chroni produkt przed otwarciem. Nie mam pojęcia, jak wyglądają te produkty i jak się mają do tego, co jest na stronie, kochani. Zaraz to otworzymy. No ale zanim to otworzymy, to powiem wam, dlaczego tak bardzo się cieszę na ten unboxing i na te produkty. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, czy są tak fajne, jak wyglądają na tych stronach internetowych. Wiecie co? Wy wiecie, że kocham jedwab. Zawsze ten jedwab wam rekomenduję, kupuję. Widzieliście go w wielu moich filmach. Między innymi jest w ogóle filmik też o naturalnych materiałach i o jedwabiu, który wam podlinkuję na końcu tego filmu i w opisie filmu i też w ekranach końcowych. No i też robiłam program o jedwabiu, o noszeniu jedwabiu. Ubieram się jak milionerka przez tydzień, było takie wyzwanie w lecie. I też nosiłam tam głównie ciuchy jedwabne, bo naprawdę kocham jedwab. No dlaczego go kocham, to już wam też mówiłam, też możecie sobie zajrzeć do tego filmiku, bo tam dużo o tym mówię. No ale generalnie, kochani, jedwab to jest taki ekologiczny materiał. Jest, oczywiście są zdania podzielone a propos pozyskiwania jedwabiu, no ale generalnie jest to hodowla i jest to pozyskiwane z włókna naturalnego tworzonego przez larwy jedwabnika. Są to kokony, które są odpowiednio przetwarzane później i z nich jest robione włókno. Ciekawą legendę o powstaniu jedwabiu właśnie opowiadałam w jednym z tych filmików, zajrzyjcie sobie tam koniecznie. No ja mam bardzo dużo ubrań jedwabnych, bo właśnie jedwab ma przesuper właściwości takie termoregulacyjne. W jedwabiu w lecie nam będzie chłodno i przyjemnie, nigdy się w nim nie spocimy, no chyba, że ten jedwab jest jakiś taki, wiecie, że bardzo przylega gdzieś pod pachami, no to wiadomo, każdy materiał, wtedy się można z nim spocić. Ale generalnie w zimie na przykład nie zmarzniecie w tym. Ja mam taką bluzę z jedwabiu do spania, w której śpię, jest z niej mi super, najcieplej mi jest w niej, nawet cieplej niż w tych bawełnianych ciuchach.
No i w ogóle wiecie, że też jedwab ma niesamowite zdolności odnawiania skóry, wygładzania i pielęgnowania, dlatego też jest dodawany do kosmetyków, zalecane jest spanie na jedwabnych poduszkach, o czym za chwilę też Wam powiem oczywiście i pokażę Wam produkty, które możecie też użyć do tego. No i ja też zawsze staram się mieć ten jedwab wokół siebie, na sobie, nawet powiem Wam, że ma taki koc, który, taką narzutę jakby z jedwabiu czystego, którą kupiłam w Lumpeksie, pod którym śpię w zimie. Mam normalnie kołdrę wełnianą, a pod spodem, tak jakby na ciało moje, mam bezpośrednio tą jedwabną kołdrę i to jest najmilsza i najcieplejsza, najprzyjemniejsza rzecz, jaka jest właśnie w zimie. Dodatkowo pielęgnuję skórę, także jestem bardzo podekscytowana, jak widzicie, bo to jest taki super ekologiczny materiał, super dobry dla nas i też prawie nigdy się nie zdarza, że ktoś jest uczulony na jedwab. Nie wiem, czy są takie przypadki, ale chyba jest to materiał, na który najrzadziej się jest uczulonym, no bo on praktycznie nie pyli. I to jest bardzo delikatne i właśnie tak jak mówiłam, pielęgnuje naszą skórę. No ale koniec tej tyrady, bo jestem już bardzo ciekawa, co jest w środku. Spróbujemy to otworzyć. Staram się znaleźć, gdzie tu jest otwarcie. Okej, dobra. Tu jest taka, zobaczcie, przezroczysta naklejka. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Pudełko inaczej się nie da otworzyć, jak z tej strony. Ja to przetnę po prostu, bo nie będę się bawić w odlepianie tej naklejki. No i teraz zobaczmy, co tam jest. Wow! Zobaczcie, jak to jest ładnie zapakowane. Już pomijam to śliczne pudełko ze złotym napisem, no ale w środku są też, jest gwarancja. No i tutaj mamy napisane Silk Silky stworzył dla Ciebie prestiżowe ubranie do spania, 100% Mulberry Silk. To jest taki też wysokiej jakości jedwab, który ma też to do siebie, że się nie mnie tak bardzo. W ogóle jedwab dobrej jakości się nie powinien tak miąć. Oczywiście tam odrobinę, jakieś tam zmarszczki mogą być, ale generalnie będzie to tak utkane, będzie miało taką gramaturę, że nie będzie właśnie się to za bardzo mięło i będzie zawsze to ładnie wyglądać. Także to też jest taka super właściwość jedwabiu i szczególnie tego dobrego jedwabiu. Nie mówię o takim najtańszym, jakimś tam indyjskim jedwabiu, który będzie wyglądał zawsze jak psu z gardła wyjęty. Tak, kochani. No i teraz mamy tak. Mamy... Pierwsza rzecz to jest taka scrunchie. Taka gumka jedwabna. No i zobaczmy. Ja zamówiłam tą gumkę w kolorze czarnym. Bo wiecie co, ja nie lubię, jak gumka się wybija na włosach. Lubię, że ona się stapia z włosami, a moje włosy są ciemne teraz dosyć. Wolałam czarną, żeby można było ją też nosić na co dzień, a nie tylko do łazienki, czy wiecie, tak po domu. No i rzeczywiście jest, zobaczcie, całkiem fajna, taka cienka, nie jest to taka wielka scrunchie, taka ogromna, która będzie tworzyła taki tutaj taką wielką ozdobę, tylko taka skromna, trochę jak gumka właśnie taka szersza do włosów. No i świetnie, ja zaraz to wszystko będę mierzyć, ale na razie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Tutaj nie ma żadnych nitek, nic tu nie wystaje, bo byłam bardzo ciekawa właśnie, jak to się będzie miało do tych zdjęć, które są na stronie i tą stronę Wam za chwilę też pokażę, bo mam tam już kilka upatrzonych, świetnych rzeczy, które chcę sobie prócz tego, co tu jest, kupić. Okej, druga rzecz to jest maseczka do spania. I też tutaj zwrócę Waszą uwagę, zobaczcie sobie, napisane jest nawet na tych opakowaniach: naturalne włókno hipoalergiczne, oddychające. No tak, no to jest naturalny materiał, więc wiadomo, oddycha. No i świetnie. No i jest taka maseczka, ona jest z zewnątrz różowa. Od spodu ona jest czarna. Zobaczcie. No i fajnie, bo światło nie będzie nam dochodzić. I tu jest taka porządna gumka, też Wam to pokażę. Tak to wygląda. To nie jest, tu nic nie wystaje, nic nie jest jakieś poodpruwane, niedoszyte. Naprawdę porządnie to jest wykonane. No powiem Wam, że też te rzeczy nie są takie bardzo tanie. No to jest jednak jedwab naturalny. Produkt, jakby na to nie spojrzeć, luksusowy i prestiżowy, ale są naprawdę rozsądne ceny, bo jak patrzyłam na firmy, które oferują rzeczy z jedwabiu, no to są bardzo konkurencyjne ceny i mam oczywiście dla Was kupon promocyjny. Jeżeli kupicie coś przez link, który jest u mnie w filmiku, w opisie, to dostaniecie i podacie oczywiście ten kod, który tutaj na ekranie się pojawi i też będzie w opisie filmu, to dostaniecie zniżkę 10% na zakupy. Także
myślę, że będzie warto i wiem też, że firma ma wysyłkę ekspresową, także jeżeli byście chcieli jeszcze kupić prezenty, co Wam bardzo polecam na święta, to oczywiście powinniście jeszcze zdążyć, bo to trwało kilka dni ta dostawa, więc myślę, że spokojnie na gwiazdkę jeszcze dojdzie. No i tak to wygląda, za chwilę też to przymierzę, ale wiecie co, tą maseczkę przymierzę jako ostatnią, bo po prostu nie chcę sobie też psuć makijażu i fryzury, zanim inne rzeczy nie przymierzę. Na razie Wam pokazuję, że wygląda tak ta maseczka. No i kolejna rzecz to jest, no i oczywiście, co chciałam o tej maseczce jeszcze powiedzieć, że maseczka taka będzie też pielęgnować skórę naszej twarzy, bo taka zwykła maseczka na przykład ze sztucznego materiału, no to zawsze jednak ten materiał będzie trochę nam podrażniał, nie będzie to oddychać i ta skóra nie będzie tak wypoczęta. Natomiast pod taką maseczką i oczy, i skóra powinny być wypoczęte jeszcze bardziej niż bez niej, bo to dodatkowo właśnie sprawia, że skóra jest wypielęgnowana. No i następna rzecz to powinna być apaszka. Tak, to będzie apaszka. Ja wybrałam kolor czerwony, no bo wiecie co, święta po pierwsze, do jakichś świątecznych stylizacji pomyślałam, że to będzie fajny dodatek. No poza tym w ogóle ja bardzo lubię kolor czerwony, mam nadzieję, że Wy też. No i przepiękny odcień koloru czerwonego, właśnie taki trochę wchodzący w czerwone wino, będzie pasował mi do tej sukienki, zaraz przymierzę to do tego, zobaczycie. Zrobimy taki mały catwalk tutaj z tą chusteczką, prześliczna, zobaczcie, naprawdę fajnie to jest zrobione, ładnie równiusieńko wykończone, to nawet Wam to pokażę, może to będzie widać. No i zobaczcie, to jest taki bardzo, bardzo gładki, błyszczący jedwab, tu nie ma żadnych niedoróbek, tu nie ma żadnych takich nitek, które gdzieś tam są nierówne, naprawdę fajnej jakości wyrób. No i przepiękny kolor rzeczywiście jest, zaraz będziemy to też wszystko mierzyć. No i ostatnia rzecz, którą jestem jakby najbardziej ciekawa jej, to jest piżama. Słuchajcie, bo miałam, zasugerowano mi, żebym wybrała koszulki takie cienkie, ale stwierdziłam, że takie koszulki są lepsze na lato albo na przykład na walentynki, gdybym robiła taki program, prezentując jakieś kolejne rzeczy. Natomiast dzisiaj tym razem postanowiłam wybrać piżamę z długim rękawem, bo uważam, że coś takiego na zimę jest najlepsze. Po prostu jest ciepło, a jednocześnie to nie będzie za gorąco. Jeżeli nawet macie ciepło w mieszkaniu, to taki jedwab będzie idealny. Jak się nawet odkryjecie trochę, to będzie Wam nadal przewiewnie, ale ciepło. Dla naszego klimatu wydaje mi się, że piżama z długim rękawem i z długimi nogawkami jest lepsza po prostu na zimę. No i będzie też fajnym prezentem. Będziecie mogli zobaczyć, czy warto coś takiego kupić. Kochani, no i zobaczmy. No i ta, ojejku, ta piżama jest, zobaczcie, jak pięknie wykonana. To jest taki czerwono-bordowy kolor, takie właśnie wino, jak ja uwielbiam. To jest eska, oczywiście. Zaraz zobaczymy, jak to jest wszystko wykonane. I rzeczywiście to nie jest, słuchajcie, wcale aż tak pomięte. No to było co prawda w pudełku, ale bardzo wąskim, więc trochę ściśnięte to było. No i zobaczcie, trochę są jakieś tam takie zagniecenia, ale to jest od nowości, to jeszcze nigdy nie było noszone. I zaraz to włożę na siebie i zobaczymy, jak to się prezentuje, ale zobaczcie. Już widać, że to jest wysokiej jakości produkt, to nie jest żadne takie, taka taniocha. Przepiękne wykończenie taką lamóweczką białą. Bardzo mi się też podobała taka różowa, jasno-różowa piżama, to była bardzo elegancka i taka ekskluzywna, ale stwierdziłam, że jednak zimowo i świątecznie będzie bardziej w czerwieni. No i jak mówię, ja bardzo kocham. Zobaczcie, jak to jest pięknie wykończone, naprawdę bardzo staranne wykończenie tych mankietów tutaj i właśnie to jest wszystko tak powszywane, zobaczcie. Bo to warto sprawdzić wszystkie takie szczegóły. Kieszonka też tu jest wyszyta taką lamóweczką. Naprawdę jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona i powiem Wam, że spodziewałam się, że tu będą jakieś takie niedoróbki, no bo to jest produkt chiński, ale produkt chiński taki ekskluzywny, to nie jest taki produkt chiński typu, że coś do sieciówki, tylko to jest firma, która rzeczywiście sprzedaje jedwab i się specjalizuje w tym jedwabie. No i teraz spodnie, zobaczmy, jak to wygląda. Te spodnie są takie, wiecie, nie takie pełnej długości, że one będą do samej ziemi. To są takie 7/8 bardziej, przynajmniej na mnie, ale jeżeli macie niższy wzrost, tak jakby na przykład było na moją mamę, czy na moją przyjaciółkę Asię, no to one by były wtedy jako normalne długie. Dla mnie to będzie takie przed kostkę.
No i myślę, że warto będzie teraz to przymierzyć i zobaczyć, jak to wygląda. I właśnie zacznę od tej piżamy. Pokażę Wam, jak ona się prezentuje i jak się w niej czuję. Przy okazji zobaczcie, kochani, na te guziczki. No są przepiękne, popatrzcie. Są takie oblekane, jeszcze mają na środku takie z metalem jakby dziurki. Prześlicznie są zrobione. No i naprawdę to wygląda mega, mega ładnie i luksusowo. Rozmiar jest dobry, także jeżeli się zastanawiacie, czy rozmiarówka będzie dobra, to tam podane rozmiary faktycznie są tymi rozmiarami. Ja mam S-kę i to jest piżama w rozmiarze S i rzeczywiście ona jest na mnie idealna. Może rękawy nie są bardzo długie, a to dobrze w piżamie, bo przecież nie będziemy podwijać w piżamie rękawów, prawda? Lepiej jak są minimalnie krótsze niż takie za długie i będzie nam się to gdzieś tam majtało. W każdym razie, jak widzicie, tak jak mówiłam, te spodnie, ja mam wzrost 1,65 m, one są takie przed kostkę, mnie to pasuje jak najbardziej. Jeśli ktoś jest niższy, to będą idealnie takie do kostki długie spodnie. Na mnie są takie właśnie trochę 7/8 jakby. M-ka będzie odrobinę dłuższa i odrobinę obszerniejsza, ale mnie ten rozmiar odpowiada, w ogóle nie jest ani za mały, ani za wąski i powiem Wam, że ta gumka też absolutnie nie uciska. Jest dobrze dobrana jakby do talii. Jeżeli nie macie wcięcia w talii i mimo S-ki macie szersze, to lepiej wziąć M-kę. Ona mnie nie uciska absolutnie, ta gumka jest wręcz taka przyjemna. Ale no jeżeli nie macie, bo ja mam 66 w talii, jeżeli macie szerszą talię, a rozmiar S, no to trzeba wziąć M-kę, bo wtedy nie będzie Wam tak komfortowo, ale jak dla mnie to jest moim zdaniem idealnie dobrana S-ka. Moi drodzy, no i jak widzicie, dzisiaj się ubrałam w tą sukienkę od Diane von Furstenberg z jedwabiu. Nieprzypadkowo chciałam po pierwsze, żeby był to jedwab, żeby pasował to do tych innych rzeczy. Po drugie, żeby to było w jakimś kolorze pasującym do czegoś, co tu będę miała. No i wiedząc, że chustka ma być czerwona, chociaż nie wiedziałam do końca, w jakim odcieniu ta czerwień jest, bo wiecie, nigdy nie można być do końca pewnym tego odcienia, które oni pokazują. No i jest odrobinkę ciemniejsza niż na zdjęciach, ale w granicach normy, to nie jest jakaś ogromna różnica. Jest odrobinkę ciemniejsza niż myślałam, że będzie. Myślałam, że będzie bardziej w kolorze moich tych szpilek. Zobaczcie, mam tutaj te szpilki od Michaela Korsa na sobie. I one są takie w kolorze tych moich wzorków, bo te wzorki są różowo-czerwone na mojej sukience. No i chciałam do tego dobrać tą chustkę czerwoną, ale ponieważ sukienka ogólnie jest taka ciemniejsza w sumie, dając takie wrażenie, no to będzie pasować. No i zobaczcie, taka malutka właśnie bandanka, która jest super, można ją założyć i na włosy, i przewiązać sobie na torebce, i właśnie założyć sobie jako taką ozdobę, ożywienie twarzy do ubrania. No uważam, że super. Tak to wygląda, zobaczcie. Jest bardzo równy, taki błyszczący jedwab. No to są malutkie chustki. Na pewno jest tam dużo większy wybór na stronie. Myślę, że na przykład do stylu francuskiego będzie się idealnie taka chustka sprawdzać. Do granatu, do czarnej, granatowej marynarki, do białej koszuli. To będzie moim zdaniem super, super, super się prezentowało. Ja jestem bardzo zadowolona z tej chusteczki. Jest super, naprawdę. Kochani, no to idziemy dalej. Dobra. Teraz pozostało zmierzyć jeszcze tą maseczkę i gumeczkę. Nie wiem, jak tutaj będzie z regulacją, ale regulacja jest naprawdę duża. Ja mam bardzo małą głowę, więc zakładam, że to będzie dość.
jest bardzo wygodna, to na pewno. No i to jest takie miłe dla skóry, serio. Chyba pójdę już spać. No dobra. W każdym razie, naprawdę spoko. Bardzo delikatne, bardzo mięciutkie. Tu nic nie uwiera, tu nie ma żadnych ostrych szwów. Gumka jest miękka i szeroka. I te rzeczy tutaj też nie uwierają absolutnie. To jest wszystko jakby tutaj od spodu podszyte. Metkę sobie można wyciąć przed użytkowaniem. Także naprawdę bardzo wysokiej jakości produkt. To mogę powiedzieć z całą stanowczością, bo wiecie, że ja nie ściemniam i w ogóle ja też nie wchodzę w kooperację z firmami, które nie są ekologiczne i które mają słabą jakość, bo uważam, że w słabą jakość absolutnie nie warto inwestować. I na pewno bym nie zainwestowała. Kochani, no i teraz ostatnia rzecz, ta gumka. Zobaczymy, czy to w ogóle trzyma włosy i jak będzie. No tak, moje włosy są śliskie teraz, umyte, pohennowane, ale już Wam mówię, jak to się prezentuje. No, nie jestem teraz, wiecie, jakoś uczesana specjalnie, ale naprawdę ta gumka trzyma. To nie jest ściema, to nie spada. Zobaczcie, ja mam śliskie w tym momencie włosy i jak to potrzepię, to naprawdę spoko trzyma. Można to nosić normalnie jako gumkę do włosów, nie tylko po domu. Zobaczmy, jak koka wytrzymała, bo ja często spinam takimi rzeczami sobie włosy, jak chcę się wziąć prysznic, czy się umyć w wannie i zaraz zobaczymy. Czy to będzie też trzymać, jak na dwa razy założymy to w ten sposób? Bo ja często, tak jak mówię, tak używam i myślę, że to nie jestem jedyna. Jak najbardziej, można też to tak spiąć i to bardzo dobrze trzyma. Naprawdę bardzo mocna gumka, ale też nie jest taka, że ciągnie włosy, no bo jedwab. Jedwab będzie też bardzo właśnie delikatny dla włosów, on nie będzie Wam tych włosów zrywał w ogóle. Jak sobie zrobicie kucyka, to włosy będą wręcz zadowolone, można tak powiedzieć. Także fajnie, super, super, bardzo przydatna rzecz, na pewno będę tą gumkę nadużywać wręcz i może sobie nawet zamówię w innych kolorach ciemnych, nie w tych jasnych, bo takich bym i tak nie używała. Moi drodzy, no to już wszystko, mam nadzieję, że się Wam podobało i jak mówię, niektóre z tych rzeczy w następnym filmiku ogłoszę w rozdaniu, bo wiecie, że zbliża się teraz druga rocznica, kończą się 2 lata działalności Mody Ekokreatywnej i będę miała dla Was kilka prezentów. Jeden to już będzie przed świętami i też zobaczycie to w kolejnym filmiku. Myślę, że to będzie naprawdę taki fajny prezent świąteczny już. Także zachęcam do przyjścia i do udziału i właśnie niektóre rzeczy z dzisiejszego filmiku też są przeznaczone właśnie dla Was. I kochani, serdecznie Was zachęcam, żebyście odwiedzili stronę właśnie Silki. W dodatku właśnie, jak mówiłam, jest dla Was kupon na ten kod podany, jeżeli wejdziecie przez mojego linka oczywiście. I moi drodzy, chcę Wam jeszcze pokazać, co ja sobie wybrałam, bo ja marzę od bardzo, bardzo dawna o kupieniu sobie jedwabnej pościeli. Przyznaję się, bez bicia, to jest moje takie marzenie. Oczywiście ta pościel jest bardzo droga. Oczywiście patrzyłam na polskie strony też z jedwabiem, czy na strony, które sprzedają w Polsce jedwab. No i niestety, no to są ceny już tam 2000, 3000 i tak dalej. No natomiast widziałam tutaj już takie duże pościele właśnie w Silki w takich większych rozmiarach już od 300 dolarów. No nie jest to mało, ale wiecie, no to są i tak konkurencyjne ceny. No i oczywiście, że takie coś to jest duży wydatek i ja sobie kiedyś coś takiego sprawię, jeżeli będę mieć jakiś taki fajny przykład, zrobię sobie nagrodę, ale to w przyszłości, bo naprawdę pościel jedwabna to jest coś wspaniałego. Oczywiście absolutnie nie z żadnego sztucznego jedwabiu, to nie traktujcie tego jako zamiennik jedwabiu. Poliestrowy jedwab to jest nic nie warte. Miałam kiedyś taką pościel i ten poliestrowy jedwab jest... pocisz się w nim, jest z nim zimno, bardzo zimno w zimie, w ogóle to mnie nic nie grzeje. To jest pocisz się w lecie, w zimie jest ci chłodno, bo to nie dość, że ten dotyk chłodzi, to jeszcze po prostu to w ogóle nie ma żadnych właściwości grzejących, w przeciwieństwie do jedwabu naturalnego. Także to jest moje takie marzenie, no i mam nadzieję, że uda mi się chociaż same poszewki kupić na poduszki, bo żeby twarz tutaj śpiąc dotykała, często śpię na boku, dotykała tego jedwabiu i wtedy nasza skóra też zyskuje na tym w nocy, to jest świetna rzecz. Ja mam takie uszyte przez sam
samą siebie z jakichś materiałów z lumpeksu, takie jedwabne poszewki. No ale one są już bardzo zniszczone, więc po prostu zbieram na te może teraz sobie coś kupię na gwiazdkę właśnie. No a tak szczerze to też z przyjaciółką się przymierzamy do kupienia sobie bielizny jedwabnej, bo ja bardzo lubię i mam z innej firmy, to kiedyś Wam już mówiłam, że bieliznę kupuję nową, mam dużo bielizny takiej nocnej z lumpeksu z jedwabiu, ale taką wiecie, intymną bieliznę, no to już nową. No i dlatego planuję właśnie sobie sprawić taki prezent gwiazdkowy i sobie kupić figi jedwabne, to jest wspaniała rzecz, one są bardzo miękkie, one są bardzo przewiewne, wygodne, no jest tam tak ogromny wybór, zobaczcie tutaj takie przebitki z ich strony, tych fig w różnych cenach, naprawdę też niedrogie, można się złożyć też z siostrą, z mamą, czy z kim tam chcecie na przykład i sobie kilka par w jednym kupić i się podzielić. Też myślałam o takim zestawie biustonosz z figami, który mi się bardzo podoba, w takim trochę cielistym różu. Też bardzo, bardzo fajny. No jest ogromny wybór właśnie koszulek, piżam, nawet są bluzki, chustki, no jest tam mnóstwo tego. Pokażę Wam tu tylko takie jakieś pojedyncze przebitki. Też można kupić rzeczy dla mężczyzn i tak przykładowo piżamy właśnie męskie, to też jest super prezent, nie tani co prawda, ale świetny prezent dla eleganckiego mężczyzny, taki trochę luksusowy. Już. No i wiecie co, jeszcze właśnie męskie bokserki, bielizna. Też super, bo wiecie, że to jest bardzo ważne. Męska bielizna dla naszych mężczyzn jest bardzo ważna, a to jest super ekologiczne i zdrowe. Także najlepszy, taki, jak chcecie taki trochę lepszy dla kogoś prezent, pokazać, że się troszczycie, to jedwab jest takim naprawdę top luksusową rzeczą, którą możecie swoim bliskim kupić albo sobie, bo kochane kobietki, ja zawsze sobie sama sprawiam prezent na gwiazdkę. Cały rok pracuję, cały rok daję z siebie wszystko i na tą gwiazdkę, aż mi się płakać zechciało, zawsze się chcę nagrodzić trochę i kupuję sobie coś wymarzonego, choćby to było coś małego. I teraz postanowiłam właśnie, że sobie kupię coś jedwabnego, skorzystam też z własnej zniżki i kupię sobie coś takiego superowego, choćby małą rzecz, ale właśnie czy figi, czy biustonosz, ale coś, co mi sprawia mega frajdę, co będzie dla mnie nagrodą za cały rok. Także zapraszam Was też serdecznie do zakupów i do przyszłych programów, bo będą świetne rozdania dla Was, kochani widzowie. Nagrodę, że spędzacie ze mną tyle czasu. I od razu mówię, że to będą nagrody dla najwierniejszych widzów, dla tych, którzy często komentują. Ja wiem oczywiście kto, bo z Wami rozmawiam, więc wszyscy ci moi stali widzowie, którzy zawsze mnie wspierają, będą mogli wziąć udział w tych rozdaniach i otrzymać ode mnie osobiste takie podarki. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmiku w Vlogmasie. Cześć!